Witajcie moi drodzy, jestem Blady, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations. Zdobyliśmy ostatnio zbroję Ishaka Paszy, najlepszą zbroję w grze. A teraz tutaj jesteśmy dalej przy Hagia Sofia i sobie podnawiajmy budynki. Czemu by nie? Najpierw oczywiście bank, bo chcę jakoś, bo trzeba wybrać pieniądze z banku, co mi się nagromadziły przez parę ostatnich odcinków. Dobra. Tak, 6 na 14 banków odnowionych. Tak, i mamy 26 tysięcy do pobrania, więc elegancko. I od razu, tak, tutaj był skład księgarski, to też go sobie odnowimy. Od razu trzeba miasto w końcu odbudować. Owszem, jest 9 sekwencji w grze, ale mimo wszystko już jest szósta w tym momencie. Tak, tutaj. Skład księgarski. Tak, medyk. Medyk najtaniej wyszedł z tych sklepów. W sumie u medyka mogę od razu sobie ten wziąć, kupić lekarstwa. Lekarstwa, truciznę. I też ulepszenie o szybko działającą truciznę, to 8,5 tysiąca, więc też kupujemy. O, elegancko. No i jeszcze mamy ten. Mamy kuźnię, którą też sobie odnowimy. Tu się zbroi nie będę już kupował, bo mam najlepszą. Ale za to mogę ten. Zobaczę, czy jest coś lepszego. To jest ciężka broń. W sumie tak jak patrzę na te bronie, to mam dość dobry ten o, ten arabski puginał jest dość dobry. Nóż Bajazyda, dobra. Puszę mam, amunicję. Mogę amunicję uzupełnić. Bełty też. Dobra. Dobra. I idziemy. Tak, Konstantynopol odbudowany w 25%. O, tu widzę kolejny fragment danych Animusa. Dobra. Forum Konstantyna. Idziemy teraz do tych, do... A ten miecz z tego DLC, jak widzicie, znaczy chyba z DLC, nie jestem pewien. Do tej pory najlepszym, jaki miałem. Dobra. Chcesz się bić? Nie zmuszam, no ale jak chcesz, no to... Dobra. Idziemy dalej. Do wspomnienia Sofii. Oż ty dziadzie. Dobra.
Dobra. Idziemy dalej. Tak, do dawnego sklepu braci Polo. Dobra. I to zobaczyć ciekawą rzecz. Vi piace Dante? Un inferno assai affollato quello che descrive. Oppositori politici, gente che gli aveva fatto torto. La sua penna taglia quanto una lama. Sì. Un modo sottile di ottenere vendetta. Ezio, intendo recarmi ad Adrianopoli fra qualche settimana per visitare una nuova stamperia. Sarà divertente. Sta a 5 o 6 giorni di cavallo da qui e mi servirà una scorta. Prego. Oh, scusate, siete un uomo impegnato. Sofia, mi piacerebbe molto accompagnarvi, ma non ho molto tempo a disposizione. Questo vale per tutti noi. Bene, posso tentare di risolvere l'ultimo codice, ma entro sera ho una commissione da fare. Aspettereste un giorno? Che cosa vi serve? È stupido, ma un mazzo di fiori freschi. Tulipani bianchi, per la precisione. Vi porterò i fiori. Nessun problema. Siete certo? Sarà una piacevole distrazione. Bene. Troviamoci nei giardini a est di Santa Sofia e faremo lo scambio. Fiori per informazioni. Niewielka przesyłka. Wykonaj zlecenie Sofii w czasie, gdy ona lokalizuje ostatnią księgę Polo. Dobra. Tak. Odwiedzić kwiaciarza. Dobra. No to było całkowicie przypadkowe, ale dobra. Idziemy i ten. Dobra. Okej, na dół. Halo, co jest? Chyba byłem za daleko. Ezio był chyba za daleko od krawędzi. Dobra. Sembrate un uomo con denaro da spendere. Che cosa vi serve, amico? Tulipani. Bianchi, se ne avete. Ah, tulipani. Perdonatemi, ma li ho finiti. Qualcos'altro, magari? Non ho bisogno d'altro, purtroppo. Va bene, sentite. Forse so dove trovare dei tulipani freschi. Aspettate qui il mio ritorno. Un'ora, due al massimo. Non intendo aspettare un'ora. I zakwietam, żeby dowiedzieć się, gdzie zbiera kwiaty. Dobra. Tak. Co ciekawe, taka ciekawostka, albo... Dobra, powiem wam, że w cutscenkach, których przy normalnej zbroi Ezio ma zdjęty kaptur, znaczy przy większości zbroi, tak przy zbroi Shakapashi ma kaptur założony, tylko maski w niej nie ma. Taka ciekawostka. Dobra. A i dobra. No wiecie, śledzenie, nic w sumie ciekawego, co by tu wiele mówić. O, dobra, tam ucieknie. Dobra, ja się napiję, jedną matę. Podhandlarz jakby coś ukrywał.
Tak. Dobra. Mamy Haga Sofia. Powrotem. Trzy białe tulipany. O. Tak, sadzawka. Diavolo mi porti. Meglio andare. Przed mostrzem zbiera kwiaty. Coś ekran wariuje. Dobra, trzeba się spotkać teraz z Sofią. I dobra. No dobra, idziemy. Gafone, fate attenzione. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Gdzie cyganki są? Dobra. Bo na grobkach to... Dobra. Piknik na cmentarzu. To nie wiedźmi. Sedete. Che belli, grazie. Volevo ringraziarvi per il piccolo ruolo che mi avete concesso nella vostra avventura. Un piccolo ruolo basta e avanza, credetemi. Siete un mistero, Ezio Auditore. Mi dispiace. Non è mia intenzione. No, va bene. È affascinante. Sembra squisita. Oh, grazie. Che mi dite del codice finale? Ah, il codice, sì. L'ho risolto diverse ore fa. Lo avrete molto presto. Dobra, 1000 akcze. 100% synchronizacji. No to ciężko by było, żeby dostać 50% synchronizacji, jak nie ma celu dodatkowego. Dobra, gdzie jest pytanie? Gdzie jest ostatni? Gdzie jest ta misja? Tu nie. To jest misja główna. To też są misje główne, ale... To są księgi. No nie widzę. Dobra, tu się wyświetla na minimapie, więc... Zakładam, że gdzieś w tę stronę. Ech, człowiek ślepy to... Znaczy, dobra, nie ślepy, ale... Ciężko zauważyć. A w ogóle tu już pałac top kapi. Ale dobra. Dobra, nieważne. Jest dalej. O, w sumie można odnowić kolejny ten. Kolejnego krawca. No, 10,5 tysiąca na każde 20 minut, więc elegancko. 8 z 15, więc ładnie też. Dobra. Idziemy dalej.
300 metrów, dobra, to jakaś kolumna. No i dobra, i biegniemy. To chyba może jest przy którejś tej. Przy którejś. Jestem przy hipodromie. To w sumie tam. Nie Arsenał, tylko co to by było? Południowy port będzie bliżej. Dobra. Nie ma co przedłużać odcinka. Okej. Okay. No dobra. Ile? No 100 metrów. Oto. Czysto. Sto kroków. W końcu jakby nie było oni... W rzeczywistości, znaczy chodzi o to, że w tym fizycznie Desmond chyba znajduje się dalej we Włoszech. Ten. No bo tak to ta placówka Abstergo i kryjówka w tym magazynie były w Rzymie. A ten, a... No Montercion jest 50 km na północ od Rzymu. No i dopiero do, chyba do Stanów. Tak, do Stanów dopiero pojechali później. Znaczy dopiero w trójce. Znaki i symbole, część trzecia. Opodal świątyni zwanej Małą Hagia Sophia, Niccolò Polo ukrył księgę zawierającą informacje o miejscu przechowania klucza do Masjafu. Aby ją odnaleźć, musisz podążać za symbolami Polo. Dobra, zatem... tak. Nie tam. To na Hagia Sophia. Tak, nie. To nie jest. Nie jest Hagia Sophia. Hagia Sophia jest tam. Jest mniej, jednak dużo mniejsza budowla. Dobra. I do góry. O nie. W każdym razie, trzeba iść do góry. Znowu miecza nie ma. Baśnie Ezopa, spisane przez Sokratesa, zostały znalezione. Tak, 100% synchronizacji. Wieża Panny odblokowana. Gdzie to jest? O, kawał drogi stąd. Dobra, to zrobię chyba cięcie, albo nie. Albo zrobię cięcie. No i dobra, jesteśmy na miejscu. O, czy coś tak skacze. Okej. Okay. No i co, mamy ekran wczytywania. Myślałem, że jakaś rozmowa będzie, czy coś w tym stylu. Okej. Okay. Jakaś latarnia morska? Bizantyjska?
Wieża Panny. Trop pozostawiony przez braci Polo zaprowadził Ezio do Wieży Panny. Przeszukaj ją, ale zachowaj ostrożność. Wojna synchronizacja, zdobądź klucz do Masjafu, nie wpadając do wody. Tak, już widzicie, nie miał tej, nie miał... nie miał maski, a nagle ma. Jej drzwi się nie da wyważyć. A, dobra. Interakcja jakaś. Nakaz asasynów. Znajdź wejście do lochów pod wieżą. No i ładny mechanizm. Tam ktoś stoi? Mi się wydaje. Jak w dwójce. Bajchy. Tak, oczywiście, że musi być czasowe. Czyli wypuszczanie wody. Rozwiąz zagadkę wieży Panny. Dobra. Kolejna zagadka. No i dobra. I kolejny mechanizm. No i dobra, ile? 50 sekund. Zobaczcie, że zagadki były robione, jeszcze podejrzewam, że przed wynalezieniem ostrza z hakiem, a są przystosowane do wykonywania ich z ostrzem z hakiem. Bo, albo w sumie były zaprojektowane tak, żeby tam w bok przejść. Ochlapała Ezio, woda ochlapała Ezio. No, ale naprawdę, ile to musiałoby kosztować, jakby tak robić takie mechanizmy, tylko po to, żeby coś ukryć. Dobra, mamy jeszcze 50 sekund.
No i dobra. Dał ponad pół minuty. I dobra. Czyli teraz schodzimy na sam dół zbiornika. I tak od 300 lat zbiornik był pełny. Ile? Minuta. Więc to nie pozardzewiało, nie zardzewiało w takim czasie. Oczywiście wiem, że to gra i tak dalej, ale i tak się zawsze ja to lubię tak rozkładać grę na czynniki pierwsze w ten sposób. Znaczy, no, czynniki pierwsze. Jakby analizować tak pod takim względem logiczności. No i dobra, znajdź się ludzka jak trudno Masjafu. Teraz to już. No spokojnie. I dobra. I do góry. Nie! Tak by to. A patrzcie od razu ile więcej zdrowia ma Ezio przy tej zbroi. Zbroja oprócz tego, że daje oczywiście więcej punktów zdrowia, to jeszcze oczywiście daje ochronę, czyli mniejsze obrażenia zadają przeciwnicy. Owszem, to i tak jest gra dość łatwa takim względem, wiecie, stopnia trudności, ale mimo wszystko zawsze jakiś progres jest. Dobra, i do góry. Dobra. No i okej. A w sumie tam było już ten. Tak, stąd? Dobra, udało się. I oczywiście jeszcze przeszukajmy sobie te skrzynki. Bo tu innych skrzynek nie ma, tylko te trzy. I dobra. Czwarty z pięciu kluczy do Masjafu. Tak. Pełna synchronizacja osiągnięta. No i wracamy do Konstantynopola. No i jeszcze na zakończenie tego odcinka będę chciał przejść do wspomnienia Altaira. A jesteśmy tutaj na tym. Na Galacie. Czyli w dzielnicy europejskiej. No i dobra. A tu ten...
Z bombami ogłuszającymi czy innymi tam. Nieważne. Dobra. Do kryjówki biegiem. Ezio. Biegnij, biegnij. Tak, koło wieży Galata. A to chyba przedstawiona ta dzielnica jest jako taka biedniejsza. Dobra. A tak, jeszcze tu żadnej cutscenki nie ma. Trzeba iść tam do pracowni. Do biblioteki w zasadzie. No i dobra. Mam wrażenie, że się oczy mu świecą. Dicono che gridi nel sonno, chiamando suo padre. Abbas, razza di miserabile. Non sta a noi giudicare. Io invece dico di sì. Se il nostro signore è impazzito, mi piacerebbe saperlo. Shh. Buonasera. Acqua. Certo. Sedete. Molte grazie. Cosa vi porta qui, vecchio? Compatite, Abbas, ma non deridetelo. Ha vissuto come un orfano gran parte della vita, umiliato dal retaggio della sua famiglia. Cerca disperatamente il potere, perché è ciò che gli manca. Egli è il nostro mentore. E a differenza di Al-Mualim o Altair, non ci ha mai tradito. Sciocchezze. Altair non era un traditore. Fu scacciato, ingiustamente. Siete voi. Avevo sentito delle voci, ma non ci credevo. Speravo di poter parlare di persona con Abbas. È passato molto tempo. Impossibile. Abbas usa dei banditi per tenerci fuori dal castello. Meno della metà dei guerrieri qui sono veri assassini. Allora, da dove inizio? Da noi. Powrót mentora. Altair powrócił do Masyafu po 20 latach wygnania. Pozyskaj sojuszników i wyeliminuj Abbasa. Pewna synchronizacja nie zabija nikogo poza Abbasem i jego kapitanami. Dobra. Quegli uomini sono crudeli. Hanno usato le armi contro innocenti. Purtroppo sì. La brutalità pare essere la loro unica gioia. Allora morranno, perché hanno compromesso l'ordine. Ma chi vive ancora secondo il credo va risparmiato. Potete fidarvi di noi. Hai udito le storie che girano per il villaggio? Su Abbas e i suoi incubi. No, no. Su Altair. A che proposito? Si dice che un vecchio assassino abbia salvato la vita a un mercante giù nella valle. Pare che si battesse con una lama celata. Dobra. No, Altair tu już nie może biegać. Dobra. Tak, tu jest pod górkę, no to... Ja nie wiem, ile tu Altair może mieć lat z 80? No i tam było 62, tak? To 82 lata. Tak, na średnie wiecze to bardzo sędziwy bieg. Mentore. Benvenuto. Che finisca ucciso. Dobra. Uccidete i
traditori! Non sei niente senza quel manufatto. Miserabile vecchio. Arrenditi oppure muori. Potevi essere risparmiato, amico. Seguitemi al castello. E non spargete sangue se vi riesce. Zatem powrót Altaira do Masyafu. Podoba mi się ten architektonicznie ten zamek. Może nie w kwestiach takich wojskowych, bo ja się nad tym nie znam, ale architektonicznie uważam, że jest dość ładny. Ładnie w te skały wkomponowane. Altair, sono passati 2 decenni dall'ultima volta che t'ho veduto fra queste mura. Dobra. La tua saggezza ci servirà. Ora più che mai. Ok, zatem... On się poddał. A my powoli idziemy. Ora! Uccidetelo ora! Che cosa state aspettando? Idioti! Vi ha stregato! Il nostro mentore è tornato! I miei omaggi, mentore. Per Abbasini! Combatto per voi. Per l'ordine. Aj! Dobra, pełna synchronizacja nieudana. Bentornato. Altair. Bentornato, me. Siete maledetti! La vostra presenza mi onora. Traditore, crepa! Sarebbe un onore, mentore. Gagliaffi! No, pomimo wieku Altair nadal umie walczyć. Insieme per la vittoria, mentore. Bentornato, mentore. Mentore. Dì ai tuoi uomini di arrendersi. No, sto difendendo Masyafu. Tu non faresti lo stesso? Hai corrotto tutto ciò che rappresentiamo e perso tutto ciò che avevamo ottenuto, sacrificando ogni cosa sull'altare del tuo astio. E tu? Tu hai sprecato la vita a contemplare quella mela, sognando la tua stessa gloria. Questo è vero, Abbas. Ho appreso molte cose dalla mela. Sulla vita e la morte. Sul passato e il futuro. Adesso vedrai. Tak. Pierwsze użycie pistoletu w ukrytym ostrzu. Non potrò mai perdonarti, Altair. Le tue menzogne sulla mia famiglia, su mio padre, l'umiliazione che ho subito. Non erano menzogne, Abbas. Avevo 10 anni quando tuo padre venne da me. Era in lacrime. Implorava perdono per aver tradito la mia famiglia. Quindi si tagliò la gola. Vidi la sua vita defluire ai miei piedi. Non scorderò mai quell'immagine. No. Ma non ero un codardo, Abbas. Riscattò il proprio onore. Spero ci sia un'altra vita dopo questa. Così lo rivedrò e saprò la verità sui suoi ultimi giorni. E quando verrà la tua ora, noi ti troveremo. E allora non ci saranno più dubbi. A zatem kolejne wspomnienie Altaira zsynchronizowane. Un vecchio che tuttavia lottò per tenere unita la nostra confraternita. Da ragazzo l'avrei chiamato cocciuto, ma adesso
Ammiro il suo coraggio. Gli assassini erano la sua vita, dall'inizio alla fine. Non aveva altro. No dobra, moi drodzy. Zatem poznaliśmy kolejne wspomnienia Alta Gira. Dzisiejszy odcinek dłuższy. Mam nadzieję, że wam to... że wy jesteście z tego zadowoleni. Co tu mamy? Księgi. Ten motyw biblioteką mi się w sumie podoba. Że tutaj te księgi możemy zamiast obrazu. Chociaż, wiecie, obrazy, bo już po prostu... większość tych wykorzystano w dwójce i Brotherhoodzie. Większość obrazów rejestracowych. Ale moi drodzy, nieważne. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam do łapkowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanału, do udostępniania odcinka na naszych social mediach, a także zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, shortsów, live'ów. Wszystkiego dobrego. Cześć.